Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku nowej modyfikacji do Gothica 2 o nazwie Czarne Serce. Teraz już wiemy, do czego służy ten posąg Adanosa, także ja tutaj sobie podejdę. Liczba zwolnionych dusz. Chcę się pomodlić. Za duszę potworów się pomodlimy. Za 20 dusz. No i pięknie, ochrona nam wskoczyła. Super, i teraz za dusze ludzkie to nie możemy. Wow, ale tutaj dużo wtedy dostaniemy bonusików fajnych. Możemy też pewnie pomodlić się po prostu za pieniądze, ale to może nie dziś. Mamy, moi drodzy, sporo rzeczy do wykonania, do zrobienia. Tym razem już Gan nie będzie nam towarzyszył. No fuck, tu się chyba zrespiły te ścierwojady. Nie wiem. Ale jesteśmy leszczem trochę, także muszę do nich podejść. Tak dosyć, wiecie. Pojedynczo. Jakim cudem on mnie dziabnął? Dobra, super, jeden padł. Wydaje mi się, że będziemy się często zapisywać, bo ten ścierwojad na pewno... Oh my god, ich jest tu więcej. Dobra. A to jest do tego dorosły ścierwojad. Muszę sobie przypomnieć, jak się gra w Gothiczka, moi drodzy. Wow, no to było takie na krawędzi, bym powiedziała. Dobra, może ja nie będę się nadpisywać na tamtym save'ie, bo gdyby mi się odcinek nie nagrał czy coś, to nie będę miała gdzie się ten wczytać. Dobra, tą plażę chyba możemy zwiedzić też, bo ogólnie tutaj wcześniej był topielec. No ale pomógł nam z nim Gan na szczęście. Podejrzewam, że gdyby nie on, to byłoby ciężko. Tu pewnie możemy sobie usmażyć mięso. Jeżeli tak, to bardzo chętnie za chwilę to zrobię, jednakże najpierw zbiorę tutaj ziółka, które tutaj rosną. Tam preriówka, prawda, preriowa nas nie interesuje chwilowo w ogóle. Mamy patelnię. O tak, o Jezu, tak, usmaż od razu wszystkie kawałki. Na szczęście jest ta opcja. No, odejdź od tej patelni. Dobra. I teraz co, chyba idziemy na górę. Tutaj jeszcze będą chyba ścierwojady. Jeden albo dwa. Dwa są jeszcze, dobra. To tak, to weźmy może najpierw tego z tej strony. Cześć. W ogóle zobaczcie, z jakiej dużej odległości one łapią agro na mnie. A to młody ścierwojad. Na szczęście, dobra. Strzelam, że tamten już będzie dorosłym ścierwojadem. Żeby się tego nie wwaliła zaraz w jakiegoś potwora. O, topielczyk. Nie. Nie chcę pana topielca. Ja sobie ledwo co ze ścierwojadem radzę, więc może nie. Dobra, podejdę do niego bliżej, bo jest już jedyny tutaj. Chociaż nie słychać, żeby był jedynym. Dobra, nie odsunęłam się dostatecznie. Fuck. To się troszeczkę dałam za bardzo. Niczego tu nie znajdę. Ej, ty, one się porespiły. Przecież tutaj było czysto ostatnio, jak tutaj chodziłam. Dobra, fajnie. Porespiły nam się stwory. Świetnie. To znaczy, że z jednej strony super, bo będzie stały exp. O nie, bo tam się triggeruje ten topielec dalej na mnie. Dobra. Tu jest jakaś jaskinia, która już mi się ewidentnie nie podoba. Ile kratoszczurów. Szkoda, że jestem upośledzona i ten kratoszczur mnie zeżre. Dobra, nie gryź mnie. Dobra, zrobię sobie drugi zapis gdzieś tu. Ale tylko czekają, żeby mnie ugryźć w tyłek. Dobra, nie będę się leczyć miksturą.
Może z łuku byłoby lepiej, w sumie jesteście dosyć blisko, tylko ja mam mało strzał. No już nie mam strzały, opa. Cześć panie kretoszczurze, dobranoc. Czy z kretoszczura coś jeszcze jest? Nie, samo mięsko. Ale wow, przeżyłam to. Tam się idzie dalej w górę? Nie, tu... A, czyli musimy tak przejść przez tę jaskinię, dobra. To sporo wyjaśnia. Niczego tu nie znajdę. Jak tu w tej jaskini będą gobliny, to ja się wkurzę. Co? Niebieska kapa. Okej, nie wiem co to. Jakieś ognizeczko. Właśnie, mamy też skórzane mieszki do otwarcia. Znalazłam sierp. Chyba nie powinnam tędy iść. Czerwona kapa. Niebieska kapa. Co to są za grzyby jakieś dziwne? O, premier do maksymalnej many. To ja chcę to zjeść. Do siły nie jemy na razie, to nie. Otworzę sobie te mieszki, skoro je mam. Dobra. No. Otwieraj. Super. Dobra, już się będziemy zapisywać tutaj na górze. Teraz. Ta jaskinia chyba jednak była zamkniętą jaskinią i tam wcale dalej przejścia nie ma. O, kufer. Mogę otworzyć. Dobra. Altem chyba... Nie, kontrolem się zbierało całość. Niebieska kapa. Niebieska kapa. Cześć. Ciekawa nazwa na grzyba. Okej. Dobra, czyli to nie jest ta jaskinia, gdzie miałam wejść, ale fajnie, bo też zdobyliśmy troszeczkę expa, czyli po prostu muszę iść z drugiej strony tam. W sumie on mówił tak, nie wiem dlaczego jakby olałam to, co ten gościu powiedział. Dobra, bo tu będą ścierwojady jeszcze, prawda? Dobra, tam są. Chodź. Chodź, ścierwojadku, no chodź. Do kopalni siarki na razie nie idziemy. Tak myślałam, że to jest duży. Ała. Mogłabym cię do ściany przyprzeć w sumie. Dobra, już mnie to wiecie. Zawsze możemy skoczyć do gościa się wyleczyć na górę. Chociaż podejrzewam, że jak się prześpię, to właśnie wtedy się te moby, one od nowa, wiecie. Okej, ten już się na mnie triggeruje. Mogłabym go w sumie nawet ominąć, ale już niech przyjdzie. Mamy expa przynajmniej. A to młody ścierwojad. Młode ścierwojady są spoko. Szczególnie jak nam wejdzie kryt. Dobra. I pewnie tutaj na ścieżce też są dalej ścierwojady, czy tutaj już się nic nie porozpiło? Dobra, tu jest na szczęście cisza. Kurde, ale krwiopijce, poważnie. Przecież one to mnie zjedzą na śniadanko zaraz. Przecież jestem takim leszczem. Jakby to obok nich przejść? Już nawet strzał nie mam. Jeszcze sobie jedną wziąć, to już w ogóle cud. No chodź. No. Jak mnie pieprznie, to mi się odechce. No, chociaż tak bardzo nie bijecie, jak myślałam. Do skały cię przyprę. Ale ty oczywiście wlecisz mi nad głowę. Mhm, i jeszcze ty możesz mnie bić, a ja już ciebie nie, prawda? No, bić się z krwiopijcami to jest jakaś przewalona rzecz. Wow, ona to obroniła? No nie, jeszcze druga przyleciała. Powodzenia. Powiem tak, ja się wczytam. I ten... I ja sobie te krwiopijce to ominę po prostu. Niech one dadzą mi święty spokój. Przebiegnę sobie przez ten las tak po prostu. Proszę mnie zostawić w spokoju. Tutaj na szczęście w tym lesie nic się nie porespiło. One dały mi spokój?
wygląda na to, że tak. Także fajnie. Dobra, idziemy na górę. Musimy zebrać to całe bagienne ziele. Podejrzewam, że one się będą triggerować z dołu na mnie, jak będę tutaj na górę wchodziła. Ale no, mówi się trudno. Co my tu mamy? Niebieski bez. Dalej. Znaczy powiem tak, te potwory nie są aż tak trudne. Tam mogę wejść chyba na tą półkę. Tak ona wygląda przynajmniej. Obsesa. Coś tutaj znajdę? Czy weszłam tu bez sensu? No przecież ta skała musi po coś być. W ogóle wydaje mi się, że słyszę krwiopijcę. Nie! Dobra, to robimy wczytywanko. Niepotrzebnie w ogóle tu wlazłam. Tak, tu też są krwiopijce. O, gra mnie widzę troluje bardzo ładnie. Jeszcze jakby to była młoda krwiopijca. Chodź tu. Okej, to jest mały krwiopijca akurat. O, chyba znalazłam na nich taktykę. Jak przy okazji. Jesteś już tutaj sam? Powiedz mi, że tak. Po prostu cały czas muszę robić lewo-prawo, bo... Pod warunkiem, że się nie zbaguje mi postać. No, jakoś to poszło. Ta już mnie bardziej pogryzła, ale to dlatego, że jest nawet w sumie sama w sobie większa, prawda? Okej. I tak poszło całkiem nieźle. Oż ty, słyszę polne pełzacze. I gościu chce ode mnie tutaj skręciki z tego miejsca, tak? Oh my godness. Dobra, muszę brać jakoś je pojedynczo. Szkoda, że one nie chcą iść po... O, tak, 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 chodź. O, tak, chodź. Okej, to jest młody polny pełzacz. Ale ty gryziesz, halo! Szanuj się! Modliszko. No przecież mnie zagryzie zaraz. No okej, nie wiem jak ja mam tutaj przeżyć cokolwiek, jakkolwiek i gdziekolwiek. Nie ma czego plądrować. Dobra, powiem tak, na pewno się wyleczę. Coś do życia... No, mam mięso przecież, czemu ja się tym nie leczę? Nie rozumiem czasami siebie. A tak, by the way, ile ja mam punktów trafień? 104 punkty trafień. Ja mam, przepraszam bardzo, się bić z polnymi pełzaczami, tak? Co z tego, że on jest młody, jak ja mam broń taką krótką? Dobra. Potrzebuję jednego polnego pełzacza. Co one robią w ogóle? Chyba się zaciął ten polny pełzacz. No chodź. Chyba po prostu cię oleje. Może i że tamte zaraz przyjdą do mnie. Dobra, fajnie, że zabiłam. Teraz robimy w tył zwrot. Dobra. Okej, ty za mną idziesz. Zrobimy sobie zapis tutaj na szybeczko. Dobra, tylko nie tu. Tylko już tutaj. Hej, chodź tu. O nie, tu dwa teraz przyszły do tego żarcia. A może nie, to jest moja szansa. Proszę się odczepić! Halo, proszę się odczepić! Tam się zajęłyście tym jedzeniem? Mam nadzieję, bo... Jak nie, to mam problem. Uff, zajęły się tam jedzonkiem. Ojejku, tak. Dobra, mam teraz szansę się tutaj rozejrzeć, póki one nie uznają, że jednak wrócą na swoje miejsce pobytu. Kolejny smoczy korzeń.
Chyba mogłam jednak wziąć łatwy poziom trudności. Dobra, jedno, dwa, miał być pół tuzina, czyli sześć. Trzy. Cztery. Pięć i sześć. Mamy sześć łodyg, wezmę więcej na zapas, żeby było. O, proszę bardzo, szczaw królewski. Dobra. Dobra, podejrzewam, że tam już w tym jeziorku nic raczej nie będzie. Tu jeszcze coś rośnie, ziele lecznicze. Tutaj jeszcze roślinka. Tego nie zbierałam, bo już się bałam za bardzo, że się na mnie rzucą. Dobra, teraz przydałoby się wyleczyć, żeby móc obok nich przejść. Widzę, że ja to mam naprawdę... No, jest sobie momentami ciężko poradzić w tej modyfikacji, nie będę zaprzeczać. A mogę do wody spaść? Czy to będzie głupi pomysł? Dobra, i teraz opłyniemy tutaj, tylko że tam jest topielec. Także to troszkę głupie, chyba że uda mi się go wsadzić do wody. Bo to jest ta plaża z tym topielczykiem. O, tu jest kufer. Tylko jak ja mam tam wejść? O, tak. O, jak fajnie. Tego to się nie spodziewałam. O, o, wow, eliksir siły, woda i niepamięć. Eliksir siły jest bardzo kuszącą opcją. Wskakujemy dalej do wody. Musimy jakoś przejść obok tego topielca tutaj. Akurat się, kurczę, rozwalił na samym środku plaży. Cholera, są dwa. Ale to w sumie okej, okay. Chodźcie obaj do wody. Cześć. I teraz twojego kolegę bym wzięła do wody. I się was w taki oto świetny sposób pozbędę, moi koledzy. Super. Dobra, i teraz je wyciągnę sobie troszeczkę na brzeg. Cześć! Cześć, jaszczurki. Dobra, tylko wy jesteście dosyć blisko mnie. Okej. Fucken, to tak nie miało być! Moment. Jezu. Tamten się ewidentnie zbagał. Dobra, ja sobie wypłynę może jeszcze drugą stroną. Tam coś jest, jeszcze jakaś mielizna. Liczę, że one się utopią, ale bardzo w to wątpię. Zaraz się tu okaże się, że tu jest zaraz trzeci topielec. Dobra, jest, są dwa obok mnie? Nie, jest jeden. Jezu, nie skacz. Noż cholera! Dobra, te topielce są mądrzejsze ode mnie. Dobra, czyli jednak wracamy, ale przynajmniej znalazłam kufer, także to jest jakiś plus. No, tak mnie coś podkusiło, żeby sobie zeskoczyć tam po prostu. Trochę teraz musimy iść naokoło, ale w sumie i tak musimy iść do miasta, a nie do tego gościa, więc w sumie nie wiem... Co mnie naszło, żeby w ogóle w tamtą stronę płynąć? Powinnam płynąć w stronę przeciwną. Czyli do naszej łódki, która stoi tutaj na brzegu. Szkoda, że z tej perspektywy jej w ogóle nie widać. Ale no okej. Dobra, teraz ją wreszcie widać. Dobra. Kurde, ale ten czas mi szybko leci na tym odcinku. No to jest niemożliwe, już 20 minut nagrywam. Jakim cudem? No nie oszukujmy się, trochę się pomęczyłam. Dobra, na szczęście w tym lesie nic nie odżyło. Oprócz roślinki? Może ta roślina już tu była? Ja po prostu jej nie zebrałam. Nie wiem, ale wiem, że powinniśmy za chwilę móc wejść do miasta. Do miasta, do wsi, whatever. Tylko chciałam, żeby mi gry nie cięło. O co chodzi? Cześć. Wstać, obcy nie mogą wejść do wioski. No ja wiem, mam twoje ziele. Bardzo dobrze, daj to tutaj. Dobra robota, jeśli chcesz wejść do wioski, jestem gotów ci przepuścić za 200 sztuk złota.
Co do wstępu do wioski, masz tu złoto, pozwól mi przejść. Bardzo dobrze, troszkę czasu zajmie ci, zanim policzę monety, więc tak, możesz przejść. O, dziękuję bardzo. Jak pięknie, o Jezu. Cześć, korzonku. Trudno mi to uwierzyć. Jezu, kolejny spoczy korzeń? Nic się w związku z tym nie zmieni. Na razie tej stałej rośliny nie będę piła, bo to może wyjść różnie. Polna jagoda, cześć. Dobra, pomału będziemy tutaj się ogarniać. Thorsen, cześć. Bądź pozdrowiony, obcy, mam na imię Thorsen. Powiedz, jak tu przybyłeś, nie wyglądasz jak żołnierz wojska. To prawda, badam sobie tutejszy obszar. I Karl pozwolił ci wejść do wioski? O, w takim razie musisz być godny zaufania. Jeśli chcesz coś wiedzieć, pytaj śmiało. No to pytamy. Jakie jest twoje zadanie tutaj? Ty też nie wyglądasz jak żołnierz. To też jest prawda. Moja żona Margrit i ja mieszkamy tu od zawsze. Zaopatrujemy żołnierzy w żywność, picie, strzały i co tam jeszcze potrzebują i zasługują na złoto. Brzmi nieźle. Tak, rzeczywiście dobrze się tutaj żyje. Ponadto zamek oferuje również ochronę przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które tam się czają. Skąd bierzesz swoje towary? No cóż, najczęściej kupujemy je od napotkanych handlarzy. Mięso i inne produkty sprowadzamy od myśliwych. Pohandlujesz ze mną? Pilnie potrzebuję nowych strzał. Nie, o sklep zawsze dba moja żona. Jednakże mogę zrobić dla ciebie kilka strzał. Brakuje mi jednak do tego trochę drewna. Jeśli przyniesiesz mi kilka, zrobię dla ciebie strzały. Brzmi nieźle. Zrób mi kilka strzał. Masz coś przy tym? Tak, masz tu wszystko. Dobrze, poczekaj chwilę. Proszę, masz tutaj strzały. 12 strzał z 4 tych korzonków. Dobra. Brutus i Paul. Cześć, Paul. Jakie jest twoje zadanie tutaj? Moje zadanie? Jestem żołnierzem i czekam na moją misję. A zanim zapytasz mnie o imię, jestem Paul. Możesz mnie czegoś nauczyć? Myślę, że mogę ci pokazać, jak stać się lepszym w walce w zwarciu. Jednakże tylko wtedy, kiedy poczuję, jak moja sakiewka ze złotem staje się cięższa, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ile kosztuje twój trening? Myślę, że 3 sztuki złota za trening wydaje się przyzwoitą ceną. Wszystko jasne. To na pewno nie będzie takie tanie. 3 sztuki złota? Słyszałem, że można od ciebie dostać ziele. Od kogo to słyszałeś? Wróble coś wyćwierkały za dachami. Tak, więc musisz nieźle wszystko badać. Byłbym zainteresowana drobną bagiennego ziela. Już powiedziałem, że nie sprzedaję. A moja mamusia jest orkiem, więc jak będzie? Dobra, lecimy. W co dalej, moi drodzy, brniemy. No cóż, właściwie to nie handluję z obcymi. Ale mogę ci dać szansę pokazania, że jesteś lojalny. Co mogę dla ciebie zrobić? A więc uważaj, niedawno dostaliśmy dostawę tego zielonego złota. Jednak nie było mnie w tym czasie w zamku i nieszczęśliwie pakiet dostał się w niepowołane ręce. To nie tylko twoja dostawa, lecz również moja pozycja jako handlarz zielem jest w niebezpieczeństwie. To nie tylko moja dostawa. Powinnam ci przynieść ten pakiet? Nie, mam inny plan. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże. Opowiedz mi o swoim planie. A więc uważaj, widziałem, gdzie Thorsten ukrył pakiet w swoim domu. Przekradnę się i przyniosę paczkę z powrotem. Jednakże nie można wybrać złego dnia do włamania. Odkryłem, że w nocy jest bardzo duże ryzyko. Musisz zapewnić, aby Thorsten i jego żona nie byli w nocy w swoim domu, przynajmniej na chwilę. Jak powinienem ich obu wykurzyć z domu? Ta, myślałem, że z miejsca będziesz miał kilka pomysłów. Może możesz przynieść coś Magry, dzięki czemu wyciągniesz ją od pieca na dłużej? Jeśli to zrobisz, przyjdź do mnie w nocy. Następnie możesz wyciągnąć Thorstena pod byle pretekstem, a ja się włamię. Wszystko jasne. Zobaczę, co da się zrobić. Dobrze, mam nadzieję, że mogę na ciebie liczyć. Jeśli zrobisz wszystko, nagrodzę cię oczywiście odpowiednio. A jak tam? W porządku? Co chcesz wiedzieć? Okej, czyli spoko w sumie. Moglibyśmy się nauczyć w jednoręczniakach. Mam pieniądze chyba, z tego co pamiętam. Nie masz dość złota. To ile ja miałam pieniędzy? Dobra, to ile ja mam? A, mam 9 sztuk złota. Hej, cześć, ty. Brutusik. Kim jesteś? Jestem Brutus. I co tutaj robisz? Rozmawiam. I oczywiście niezbyt chętnie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Dobrze, a co konkretnie? Mogę ci pokazać, jak stać się silniejszy. W porządku, więc pokaż mi, jak mogę stać się silniejszy. Powiedziałem, że mogę cię czegoś nauczyć, a nie, że to zrobię. A mogę jakoś zmienić twoje zdanie? Piwo.
He? Piwo. Okej, czyli ty chcesz, żebym ci przyniosła piwo. No dobrze. Czy jak wejdę do chaty, to dostanę po łapskach? Wygląda na to, że nie. Więc troszeczkę tutaj poskrobiemy. A, bo tu jest ta ich chata, ta? To dokładnie moje słowo. Magrid Varro. Co? Tak dalej być nie może. Dobra, dobra, dobra. Moment, moment. Tu są łóżeczka. Na razie nie potrzebuję. Piwko. Cześć. No i mamy to. Cień naszego królestwa. Tak, mieliśmy też znaleźć jakąś książkę, pamiętam. Dobra, to po kolei. Wiadro wody, kowadło... Dobra, pogadajmy z wszystkimi. Hey. Olaf, cześć. Adano, z tobą, kowalu. Witaj, obcy. Powiedz, kim jesteś. Jednym z nowych rekrutów? Varro cię przysłał w sprawie broni? Nie, nie, mam na imię Kavalorn. Karl pozwolił mi się tu trochę powałęsać. Ach, mogłeś mówić od razu. Mam dużo do roboty, tak więc jeśli nie masz dla mnie pracy, proszę cię, nie przeszkadzaj mi. Co możesz mi wykuć? No cóż, właściwie to teraz mam sporo do roboty, a w dodatku nawet do nas nie należysz. Nie mam czasu, mam do zrobienia zupełnie nową broń. Jednakże mogę ci sprzedać egzemplarze z naszych resztek. Myślę, że znajdziesz niejeden miecz, który będzie ci odpowiadał. A masz może również łuki? Oczywiście, jednak nie jest tego zbyt dużo. Chłopaki najchętniej korzystają z kurz. Również mogę wzmocnić twoją zbroję, za niewielką opłatą oczywiście. Brzmi całkiem nieźle, wrócę, gdy tylko będę miał dla ciebie jakieś zlecenie. Ulepszę moją zbroję. Ten pancerz jest do wyrzucenia, nie sądzę, by było można coś jeszcze z nim zrobić. Przyjdź znowu, kiedy już miał jakiś przyzwoity pancerz, który będę mógł ulepszyć. Okej. A pokaż mi towary? Oczywiście, przy okazji masz szczęście, zdołałem wytrzasnąć kilka łuków. Jednak nie mogłem znaleźć więcej strzał, to będziesz musiał zdobyć w inny sposób. Dobra. Wow, masz rapierek. Bardzo fajna sprawa. Byśmy musieli iść w takim razie pod zręczność. Kiepski długi miecz pod siłkę. Dobry krótki miecz. Dobra, fajnie to wygląda. Masz też łuki. Myślę, że moglibyśmy zagrać pod myśliwego tak po prostu centralnie. Dobra, cześć Varro. Co ty do diabła tutaj robisz? Kto wpuścił cię do wioski? Chyba nie Karl. Jednak powiedział, że jestem godny zaufania. Dlaczego tak powiedział? Pomogę mu w walce z bestiami. Ach tak? Jak zawsze, teraz jesteś tutaj, ponieważ nie narobiłeś kłopotów, możesz zostać. Kim jesteś? Jestem Varro, kontroluję wszystko na zewnątrz zamku. To znaczy, że jesteś tutaj szefem, czy coś źle zrozumiałem? Dokładnie tak jest, jestem przywódcą rycerzy i oczywiście paladynem z zamku. Kto może mnie tutaj czegoś nauczyć w walce w zwarciu? Tylko dlatego, że masz pozwolenie na swobodne poruszanie się po wiosce, wcale nie oznacza, że będziesz mógł się tutaj szkolić. Nie oczekuję jakiegoś obszernego szkolenia, ale w dziczy jest dość niebezpieczny. Jeśli mógłbym opanować chociaż podstawy, to byłoby to bardzo pomocne. Ach, no dobrze, jeden z moich żołnierzy może pokazać ci kilka sztuczek. Idź do pola, w dzień zazwyczaj kręci się gdzieś między jaskinią a domem Thorstena. W porządku, dzięki. Takie pytanie mam, czy jak zwałuję tutaj te rzeczy, to dostanę po łapach? Czy nie? W ogóle to zaraz muszę kończyć odcinek, ale chcę najpierw sprawdzić... Ty mały, tak, dostanę po łapach, Jezu. Ale się zlękłam, się przestraszyłam, jak nie wiem. Dobra, zaraz będziemy, moi drodzy, kończyć odcinasek. Tylko jeszcze tutaj zagadam może z Magrid. Hey. Witaj, kim jesteś? Jestem Magrid, żona Thorstena. Dostarczam żołnierzom żywność i troszczę i troszkę też z nimi handluję. Stracisz mi, jak się nazywasz? Jestem Kavalorn. Mogłabyś też mi coś sprzedać? Czemu nie? Spójrz proszę na mój asortyment, ale nie oczekuj zbyt wiele. W końcu nie jesteś na placu targowym. To zaraz. Mam tutaj listę z rzeczami, których potrzebuję. Mogłabyś mi z tym pomóc? Pokaż tę listę. A więc węgiel i szczaw mam w swoim asortymencie. Jeśli chodzi o książkę, musiałbyś zapytać Ingmara przy bramie do zamku. A siarkę musisz oczywiście sam wydobyć. Gdzie można znaleźć tutaj jakieś złoża siarki? No cóż, opuść wioskę i ścieżką ku dużej łące. Na prawo od siebie musi prowadzić mała dróżka do góry. Podążaj tą ścieżką, aż dojdziesz do tunelu. Od dawna nie była tam wydobywana siarka. Jeśli masz szczęście, to coś tam znajdziesz. Masz tu swoją listę z powrotem. A jak powinienem wydobyć tę siarkę? Rękami? Oczywiście, że nie. Mam też kilo w swojej ofercie.
I z pewnością po najlepszych cenach. Co? Ach, nic. Pokaż po ile. Masz kilo za 300 zł? Czy ciebie coś, kobieto, boli? Szczawiu na pewno nie potrzebuję, bo szczaw królewski sama znalazłam. Także szczawiu nie będę... Zresztą szczaw kosztuje u niej 500 zł. Tak, w ogóle to powiem tyle. Mam 7 punktów nauki. Nie mam za bardzo pieniędzy. W sumie... Czekaj, sprzedam ci coś może jeszcze. Może być tak, sierp ci na pewno sprzedam. Dostałam za niego, widzę, kupę pieniędzy. Mogę ci trofea posprzedawać oczywiście. Masz pazurki. Pazury topielca, żądła, skrzydła. Dzień naszego królestwa. Właśnie znalazłam tą książkę. Margrit będziemy zachęcać do spania w kolejnym odcinku. Rozdział 4. Możecie sobie przeczytać. Książka, która wyjaśnia różne sztuczki przestępców i złodziei. Historia zręczności. O, nauka zręczności. O Jezu, mogę się tutaj tego uczyć? No to jak najbardziej, bo mi chyba, faktycznie chyba będę chciała pod zręczność grać. Mamy aktualnie zręczności 30. Nauczyłam się kradzieży kieszonkowej. O, tak. To było w takim razie bardzo piękne i przyzwoite. Nauczmy się więc w takim razie 5 zręczności teraz. Mamy plus 5 do zręczności. Dobra. I w sumie moglibyśmy sobie dać fulla w zręczność. Ale na razie to nie. Dobra. Pogadajmy. Być. Tutaj jest jeszcze kolejny gościu. A nie, to Thorsten. Dobra, czyli cześć Brutus. Jeszcze raz. Piwo. Tak, tak, trzymaj. Dziękuję. Wydaje się być w porządku. Pokażesz mi teraz, jak stać się silniejszym? Jak sobie chcesz, ale nie za dużo. Dość prosta kradzież, nie wiem, czy będzie możliwa. Czy jestem w stanie. Parszywy złodziej, niestety nie. Czekaj tylko. Ale będziemy już za niedługo mogli to robić. Hej. Także pod zręczność widzę, że się opłaca iść. Ludzie mówią różne rzeczy. Cześć Thorsten. Dziecinnie łatwa kradzież. Ja już nie wiem, w co mam wierzyć. Super. I mogę okraść jeszcze ciebie, Karl? Hej. Cześć. Dziecinnie łatwa kradzież, gościu. Oddaj mi swoje złoto i ekspa. Nie musisz mnie otoczyć. Czy jak wejdę do tej chaty, to dostanę po głowie? Tak. Już i... No. Jezus, już wychodzę, dobra. Dobra, moi drodzy, myślę, że na ten odcinek to będzie już tyle. Słyszymy się oczywiście w kolejnym, gdzie przejdziemy sobie do głębi miasta. I postaramy się udać do kopalni siarki. To było przecież jasne. Także dziękuję wam za oglądanie. Żal. Do usłyszenia. Nie taka. Cześć.